Okej. Cześć, dobra, to ja mówię. Pięknie. Halo, dobra. Słyszysz mnie? A, to już sam do ciebie mówię, dobrze. Tak, teraz jestem tylko ja i... I twoja przestrzeń. I moja przestrzeń, dokładnie. Jest taka zabawa jak Fuck, Mary, Kill. Kojarzysz to? Nie. Każdy raper mówi, że tego nie kojarzy. To w sumie dobre. Fuck, Mary, Kill to masz, bo masz takie zestawienia, że są trzy osoby wymienione i każdej z nich musisz przypisać poszczególną rolę. Czyli jedną ruchasz, z drugą się hajtasz i trzecią zabijasz. To zazwyczaj się robi, wiesz, na imprezach alkoholowych. My zrobiliśmy to jakby w formie rapowej, na trzeźwo. I pytamy raperów o innych raperów. No. Czyli jest trochę tak... Ale ja nie chciałbym żadnego rapera ruchać ani poślubić. Nie ma tutaj ruchania. Dlatego jest PND, czyli tak. P to jest... Pożądać? nie. Podpisz, nagraj, disuj. Podpisz to jest... Masz kontakt, typa, no? Którego byś podpisał w wytwórni. Ty akurat taką masz, więc podpisałbyś go w wytwórni. Nagraj to jest nagraj wspólny album. No. I disuj, czyli ale którego album, byś... Tak, album bardziej niż numer, bo no, żeby z kimś nagrać płytę, no to trzeba mieć chęć, no tak, prawda? No. Więc no, u nas jest... No, żeby nagrać kawałek, też trzeba mieć chęć, albo motywację. Zgadza się, ale żeby nagrać całą płytę, to jest tym bardziej więcej. Więc mamy podpisz, nagraj, disuj. No. Ja ci puszczam teraz 5 zestawów trzyosobowych, krótka piłka, żebyś się za dużo nie zastanawiał. I lecimy po kolei. Pierwszy zestaw, Vena, VNM, Diox. Kogo podpisujesz, z kim nagrywasz album, kogo disujesz? Vena disuje, z VNM-em podpisuję, a z Dioxem nagrywam album, bo to już zrobiłem. No i pyk. Lecimy dalej. Teraz jest ekipa RRX. Borikson, Onar, Pich. No to Onara zdisowałem. Czyli podpisujesz. Z Boriksonem nagrywam, no ale Picha mnie nie podpisał. Nie podpisałbyś Picha? Nie, nie. Znaczy, no to jakaś roszada. Bez żadnych osobistych tych, ale kurde, przesłuchałem kiedyś w ramach ten całą dyskografię w drodze i kurwa stary, byłem naprawdę mocno zryty łeb miałem po tym. Okay. Ja nie kumam jakby przekazu. Nie? Matki zadające łożyska do mnie nie przemawiały. A Słonia twórczość? Słonia twórczość wydaje mi się bardziej przystępna dla mnie, jakby kumam zajawkę bardziej. Okej, rozumiem. Czyli mamy tutaj niepodpisanego rapera. Niepodpisany. Pierwszy raz się w historii zdarzyło. Okej. Okay. Trzeci zestaw, poznański. O. Paluch, Góral, Słoń. O wielku mowę. Kurde, no Palucha bym pewno podpisał. Z Góralem bym nagrywał... Nie no, kurwa, nie dysowałbym żadnego z nich, no mordo. To trudny wybór jest. No ale właśnie, no dobra, ale załóżmy, że trzeba kogoś disować, bo to... No nie, wiesz, no to wiesz, to jakby... No, wielu też... Nie, no bo nie chcę też, żeby wiesz, żeby było, żebym Słonia disował, nie? Ale jakby ale wielu... do mnie nie przemawia, no to wiesz, z pewno Paluchem podpisał, z Góralem bym nagrał płytę, a ze Słoniem bym się jakby no muzycznie pytanie, czy taki dis na przykład byłby ciekawy? Myślę, że byłby ciekawy, bo... No pewno, znaczy no pewno, bo... No, byłby pewno byłby ciekawy, bo wydaje mi się, że ciekawa by była odpowiedź Słonia na przykład, nie? No właśnie, wielu gości, którzy się bawią z nami w PND, disowanie rozkminia pod tym kątem, z kim byłby ciekawy konflikt. Oczywiście wiadomo, że to jest sztucznie wymyślone w tym momencie, ale wydaje mi się, że w ogóle takie osobistości jak no to wiesz Słoń... co, no to kurde, nie, no to na tej zasadzie, to wiesz, to Słonia nie znam, no. No wiadomo. Nie miałem przyjemności czy nieprzyjemności, bo nie znam, to nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest ciekawy kurde gościu, ale no nie ze znam. Słoniem, no to... Ze Słoniem to by się chyba nikt nie chciał też disować, no bo jakby on ma też takie audytorium, którego kupuje w 100% i on by cię po prostu zalał masą punchy. Znaczy on by cię zalał, myślę, że bym zalał masą punchy, której w ogóle nie zrozumiał, kurwa. I trudno było mi odpowiedzieć, bo jakby wiesz, no. To na pewno. W jego jakby w tym, wiesz, w jego tym... No, uniwersum jego kawałków, trudno było mi się odnaleźć jakby w kontrze, no bo kurwa, ja nie mam tego przelotu, nie? No to jest to na pewno, no tym bardziej to byłoby ciekawe. No, dwa różne światy zupełnie. Dobra, to lećmy dalej, jest troszeczkę powiedzmy bardziej świeży zestaw. Kas Bałagane, Guzior, Żabson. Kurde, no. No to najmniej twórczy znam Kasa Bałagane, ale nie chciałbym go disować. Ale kurwa, w sumie to najbardziej go znam z płyty Rehapay. Kaska? No, on ma kawałek, z Rickiem Payą i to jest płyta, której słuchałem na słuchawkach na wakacji. Utkwiła mi zwrotka Kaza Bałagany tam najbardziej. No Kazek bo najfajniejsza jest. Kazek ma naprawdę mega twórczość i jest
To jest, powiem ci, że jeden z ciekawszych tekściarzy na pewno na polskiej scenie, ale jest tak zupełnie inny od tego, myślę, że do czego byłeś przyzwyczajony. Ja ci bardzo serdecznie polecam, żebyś coś tam sprawdził od niego. Nawet nie, to... nie, ja słyszałem jakieś single, ale no. Kurwa, ten miód chwilą, bo okay. Wiesz, słuchałem tego na słuchawkach. No więc z tego grona, kierując się, no kurwa, nikomu nie zdecydować. Guziara to w ogóle nie znam, chociaż nie znam. Kurde, no trudno mi powiedzieć. No Żabsona bym podpisywał na pewno, wiadomo, okay. To intratnie. A tutaj dalej to nie wiem, no kurde, trudno mi się określić. Z Guziorem, no wiesz, faktycznie jak nie znasz twórczości... To kurde, ale widzisz, ale Guziorem, no, widzisz, to mój problem właśnie z tym rapem polskim, no. Jest, bo graliśmy koncert w Sopocie niedawno, znaczy w wakacje i kurde, gościu, i przyjechał Guzior, no. Tam jak myśmy wyjeżdżali, podjechał Guzior i mówił, o to Guzior, nie? I potem już wracaliśmy do Warszawy i na stacji Shell, ja wiesz, płaciłem czy coś i wychodzę i gościu mi powiedział, o siemasz, nie? I ja tam, siemasz, nie? I wszedłem za to Guzior. Kurwa, to Guzior był, nie? A jak nie poznałem gościa, więc sorry Guzior, przepraszam, nie? Ale trudno, nie dysuję nikogo z nich. Nie, to kurwa, ale... No to wiem, zrobiłeś, chujowa, ale ogóle... Zrobiłeś tam chujówkę. Dobra, trudno, no, no ale... To jakiś taki, wiesz, oczywistych do dysowania. Rozumiem, rozumiem. No ale to wiesz, to właśnie chodzi o to w tej zabawie, że jak jesteś na imprezie i ktoś ci wymieni trzy koleżanki, to musisz, nie? Musisz tam się hajtnąć, tam się ten... A, no, tak. No dobra, wiem, nie wymuszam, bo to jest tylko zabawa. I ostatni no, rooster mamy w sumie, to jest rooster fantasy, czyli to są zagraniczni raperzy. I rzucam ci tak, Meek Mill, Rick Ross i Bobby Szmurda. Kurwa, nie mogę się jakiegoś... No niestety, kurwa, no nie wiem, no ja pierdolę. Nie... Posłuchałem ostatniej płyty Meek Milla i jechałem rowerem, zatrzymałem się i wtedy mi łzy poleciały z wkurwienia, nie? No. No jak można, kurwa, tak spierdolić, kurwa, wszystko? W sensie, kurwa, no... Kto mu te bity wybrał, chłopie? Kurwa, co on jakiś na łeb upadł, chłopie? No to Meek Milla musiał disować, kurwa, chociaż nie chciałbym tego, bo kurwa, to jest jeden z moich ulubionych raperów, no w ogóle, no Bobby Szmerda może nie jest jeden z ulubionych, ale też, no Bobby Szmerda bym podpisał, okay. A z Rick Rossem bym płytę nagrał, bo klawisz, wiadomo, nie? Nie byłeś klawiszem, byłeś policjantem. Nie, byłem policjantem, ale to już blisko oficeryk i wiesz, on, ale on kurwa był wieprzem, kurwa, i ja też. Okej, okay, okej. Okay. No to tyle, to PND zrobiliśmy, bardzo szybko, bardzo mi się podobało.